Czy wiesz, że Nikola Tesla cierpiał na halucynacje i wierzył, że otrzymał wiadomość od istot pozaziemskich? Żaden inny wynalazca nie łączył w sobie geniuszu i szaleństwa w takim stopniu jak ten wyjątkowy serbski fizyk. Wynalazki Tesli miały potencjał, by wprowadzić ludzkość w erę pokoju i dobrobytu, ale niosły też ryzyko zniszczenia całego życia na Ziemi. Gdyby Tesla nie wyprzedził swoich czasów o pokolenia, rzeczy takie jak radio, pilot zdalnego sterowania i kuchenka mikrofalowa nadal byłyby niespełnionymi marzeniami. Ty również korzystasz dziś z rewolucyjnych pomysłów, które krążyły w jego umyśle dekady temu. Wszystko wymaga elektryczności. To, co z definicji jest przepływem lub kierunkowym ruchem elektronów, jest przede wszystkim rzeczą w codziennym naszym życiu, motorem współczesnego świata. Pewnie wiesz, że Tesla odkrył lub wynalazł prąd przemienny. Nawet jeśli nie jest to do końca prawdą, wynalazki genialnego fizyka są bez wątpienia jednymi z najbardziej przełomowych w dziedzinie prądu. W rzeczywistości Tesla odegrał kluczową rolę w uczynieniu prądu przemiennego odpowiednim do masowego użytku i elektryfikacji praktycznie całego świata. Jednak historia o tym, jak prąd zmienny Tesli stał się dominującym systemem zasilania, nie może być opowiedziana bez wspomnienia o Thomasie Edisonie. Na początku kariery Tesla pracował u Edisona, którego firma opracowała prąd stały, dominujący w tamtym czasie. Tesla był jednak przekonany, że przyszłość należy do prądu przemiennego, który w tamtym czasie nie był jeszcze praktyczny. W przeciwieństwie do generatora prądu stałego, który generuje energię za pomocą stałego magnesu i obracającej się cewki, magnes w generatorze prądu przemiennego obraca się w środku, dzięki czemu jest generowany w cewkach przymocowanych na zewnątrz. Co ważne, w ten sposób prąd nie musi być mozolnie pobierany z iskrzących styków. Co więcej, ze względu na swoją fizyczną naturę, prąd przemienny może być przesyłany prawie bez strat na setki kilometrów przez kable. Stały może być transportowany na krótkie odległości. Edison był zdania, że wizja prądu przemiennego Tesli była szaleństwem. To, co nastąpiło później, to konflikt między nimi i tak zwana wojna elektryczna. Edison robił wszystko, co w jego mocy, by oczernić lepszą technologię konkurenta. Ale ciężka praca Tesli opłaciła się i przyciągnął zainteresowanie inżyniera i biznesmena George'a Westinghouse'a. Kluczowym punktem w historii elektryczności było oświetlenie światowych targów w Chicago w 1893. Edison powiedział, że może oświetlić całe targi za $500,000, a Westinghouse mógł to zrobić za 150 tysięcy mniej. Kto ostatecznie wygrał kontrakt, to oczywiste. Technologia prądu przemiennego stała się coraz bardziej popularna po tych targach. Stała się dominującym systemem elektrycznym, z którego korzystamy do dziś. Dzięki, Tesla, następnym razem się przełączysz! W 1898 roku odwiedzający wystawę w Madison Square Garden nie mogli uwierzyć na oczy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Tesla, stojąc na brzegu, sterował małą łódką w wodzie. Za pomocą fal radiowych był w stanie nie tylko kontrolować śrubę napędową, ale też jej światła. To, co wielu mogło uznać za czary, Tesla nazwał teleautomatonem. Co ciekawe, urząd nie chciał nawet początkowo przyznać fizykowi patentu na jego dzieło, ponieważ nikt nie mógł sobie wyobrazić, że to po prostu działa. Teleautomaton był w rzeczywistości rewolucyjny w trzech aspektach. Po pierwsze, było to pierwsze zdalne sterowanie. Fale radiowe do obsługi urządzeń stały się integralną częścią naszego życia. Jednak łódź Tesli była również jednym z pierwszych robotów, mechanicznym obiektem, którym można było sterować bez dotykania go przez człowieka. I wreszcie, połączenie robotyki i technologii sterowania radiowego sprawiło, że łódź stała się pradziadkiem dronów. Jak Tesla zmienił wodospad Niagara w zasilanie? Przez lata Komisja Wodospadu Niagara w Nowym Jorku szukała firmy, która mogłaby wykorzystać moc spadającej wody. Początkowo rozważano system prądu stałego Edisona, ale potem jak Westinghouse zademonstrował zalety prądu przemiennego Tesli, Westinghouse Electric Company otrzymała kontrakt w 1893 roku. Podczas gdy projekty Tesli zostały wykorzystane do wdrożenia, największym problemem było finansowanie. Nie dość, że zadanie było trudne, to było wielu wątpiących, którzy uważali, że to niemożliwe. Jednak kiedy 16 listopada 1896 włączono przełącznik,
transformatorownia w elektrowni Edward Dean Adams działała bez zarzutu. Po tym jak Buffalo zostało zaopatrzone w niezbędną energię elektryczną, zbudowano 10 kolejnych generatorów, które przyczyniły się do zasilania Nowego Jorku. Elektrownia uznana została za rewolucyjną i wyznaczyła standardy dla nowoczesnych elektrowni. Czy Tesla wynalazł radio? To pytanie wciąż jest bezdyskusyjne. Jedyną pewną rzeczą jest to, że Tesla chciał przesłać sygnał radiowy na 80 km w 1895 roku. Ale zanim zdążył to zrobić, jego laboratorium spłonęło. W międzyczasie Włoch Guglielmo Marconi pracował nad telegrafią bezprzewodową w Anglii. Ale jego system bardzo różnił się od tego, który budował Tesla. Wynalazek Marconiego wykorzystywał mniej obwodów i nie mógł transmitować na duże odległości. Tesla zgłosił patent w USA w 1897, został przyznany 3 lata później. W roku 1900 również Marconi złożył swój patent radiowy do amerykańskiego urzędu i został odrzucony, ponieważ był zbyt podobny do patentu Tesli. Jednak po tym, jak Marconiemu udało się przesłać sygnał przez Atlantyk przy użyciu wielu patentów Tesli, urząd zmienił decyzję i uznał jego patent za ważny, czyniąc go oficjalnie wynalazcą radia. Tesla chciał zajrzeć nam do głowy. Po I wojnie światowej Tesla przyciągnął uwagę serią pomysłów, które brzmiały zaskakująco. Spekulował na temat komunikacji z kosmitami, twierdził, że jest w stanie opracować silnik napędzany promieniami kosmicznymi i twierdził, że wynalazł promień śmierci. Ale to nie wszystko. Był również przekonany, że może zbudować kamerę, która sprawi, że nasze najskrytsze myśli staną się widoczne. Dokładniej, wynalazca był przekonany, że obraz stworzony w myślach wytworzy odpowiadający mu obraz na siatkówce ze względu na efekt refleksu. By odczytać ten obraz, potrzebne było tylko odpowiednie urządzenie. Marzył o odbiciu obrazu na sztucznej siatkówce, sfotografowaniu go i wyświetleniu na ekranie. Każda myśl mogłaby być na nim odczytana. Nasz umysł byłby wtedy naprawdę jak otwarta księga, podobno mówił fizyk. Może nie jest tak źle, że jednak nie wszystkie pomysły Tesli zostały urzeczywistnione. Czy Tesla chciał zniszczyć świat? Wkrótce po śmierci Tesli władze USA zabrały się za zabezpieczanie jego dokumentów. Niektóre z nich są jednak, powiedzmy, nie do odnalezienia. Jeśli uważnie słuchałeś, będziesz wiedział dlaczego. Tesla ogłosił, że opracował pistolet promieniowy o niezrównanej sile niszczenia. Pod nagłówkiem Tesla unveils new death ray at age 78 New York Times przedstawił plany fizyka w lipcu 1934. W wywiadzie Tesla mówił o skoncentrowanych wiązkach cząstek o energii tak potężnej, że mogłyby one strącić z nieba 10 tysięcy wrogich samolotów z odległości 400 km. Zaskakujące jest jednak to, że promień śmierci nie miał na celu niszczenia ludzkości, ale jej ocalenie i zapewnienie pokoju na świecie. Wiedząc, że druga strona również jest w posiadaniu tej broni, żaden naród nie odważyłby się przeprowadzić uderzenia. Tesla pracował nad promieniowaniem RTG. W 1895 roku Wilhelm Konrad Röntgen odkrył tajemniczą energię, która sprawiła, że kości dłoni stały się widoczne. Chociaż aparaty RTG są obecnie częścią podstawowego wyposażenia szpitala, jest pewna rzecz, o której nie powinniśmy zapomnieć. Istnieją dowody na to, że Tesla wiedział już o takim promieniowaniu, zanim niemiecki naukowiec upublicznił swoje badania. Jednak prace Tesli w tej dziedzinie zostały wstrzymane przez pożar laboratorium. Jednak po tym, jak Röntgen zaprezentował odkrycia, zainspirowało to Teslę do produkowania własnego promieniowania RTG przy użyciu lampy próżniowej. Uzyskane w ten sposób obrazy nazwał Shadowgraphs i stworzył Shadowgraphs stopy, który wysłał do Röntgena z listem. W nim pogratulował koledze osiągnięcia. W zamian Röntgen pochwalił Teslę za wykonanie niezwykle wyraźnego obrazu. Niech stanie się światło neonów. Neony LED mają przewagę nad konwencjonalnymi żarówkami, są znacznie bardziej energooszczędne i mają dłuższą żywotność. I choć świetlówki i neony nie zostały odkryte przez Teslę, wniósł on wiele wkładów w dalszy rozwój tych technologii. Na przykład fizyk dostrzegł potencjał wiązek elektronów i eksperymentował z przewodzeniem cząstek elektrycznych przez gazy. W ten sposób opracował różne rodzaje oświetlenia, na przykład uczynił czarne światło widzialnym, tworząc substancję fosforyzującą. Znalazł również praktyczne zastosowanie dla tej technologii, opracowując lampy i neony.
To, co zaczęło się od targów światowych w Chicago w 1993 roku, do dziś rozświetla neony w największych miastach. Kiedy Tesla wyprzedza Ferrari. Zanim wprowadzimy w błąd, w tym przypadku nie mówimy o Enzo Ferrarim, założycielu producenta samochodów, ale o włoskim inżynierze i fizyku Galileo Ferrarisie. W latach 80. XIX wieku Tesla, jak i Ferraris, pracowali nad silnikiem indukcyjnym. To silnik zasilany prądem przemiennym, który zasadniczo składa się z dwóch części – stojana i wirnika. Nieruchomy stojan wykorzystuje elektromagnesy do obracania wirnika znajdującego się w środku, ale takie silniki charakteryzują się tym, że są łatwe w utrzymaniu, trwałe i niedrogie. Choć obaj wynalazcy niezależnie opracowali to samo, Tesla jako pierwszy zgłosił patenty. Silnik indukcyjny był niezwykle wpływowy i nadal jest używany w urządzeniach codziennego użytku, takich jak odkurzacze czy suszarki do włosów. Jak rozświetlić lampy bez kabli? Transformator Tesli, znany jako cewka Tesli, to transformator używany do generowania wysokiego napięcia. Składa się z cewki pierwotnej i wtórnej, z których każda ma własny kondensator do przechowywania energii, a oba elementy są połączone ze sobą za pomocą iskiernika. Kondensator cewki pierwotnej jest ładowany w takim stopniu, że pokonuje opór powietrza w iskierniku. Następnie prąd przepływa z kondensatora przez cewkę pierwotną i generuje pole magnetyczne. Pole to szybko zanika i generuje prąd elektryczny w cewce wtórnej. Napięcie przepływające przez powietrze między dwoma cewkami tworzy iskry i ostatecznie ładunek w kondensatorze wtórnym staje się tak wysoki, że zostaje uwolniony w spektakularnym przepięciu. Powstałe napięcie o wysokiej częstotliwości może zapalić świetlówki bez podłączania kabla. Zasubskrybuj nasz kanał, by być z nami cały czas na bieżąco!